Więc w dużym skrócie robot prekursorów ożył i my mamy teraz go unicestwić. Czyli w dużym skrócie musimy pokonać Gola i Maję. Więc tą teraz wielką platformą dostaniemy się do góry. Ale też fabularnie co się dzieje to to, że ponoć lurkery zaatakowały wszystkie wioski. Więc możemy czuć lekkie zagrożenie, tylko tyle powiem. Ponieważ, czas na final countdown. W sumie może nie final countdown, ale po prostu wiecie co i jak. Ostateczne starcie z Golem i Mają. Więc musimy teraz w nich trafiać. I za jakiś czas zespałni się nam tutaj... O właśnie, zrobi się coś takiego. I czy wspominałem, że Cytadela Gola i Mai ma 5 soundtracków? 4 to są w momencie, kiedy tam idziemy ratować Sage'y. Znaczy nie, jest główny motyw Gola i Mai, czyli to jest ten właśnie soundtrack. Kiedy ratujemy Sage'y i w sumie to nie pamiętam jaki był jeszcze te pozostałe, w sensie jakie były te pozostałe, no. I musimy teraz wybić tych lurkerów. Czarnych lurkerów. Warte uwagi, ponieważ oni nie są w koloru fioletowego, tylko czarnego. Jak smoła. O, i teraz musimy uważać na to. Ja oczywiście jak zwykle muszę zostać trafiony, ale to już jest standard trochę taki w tej sekcji. Po prostu zawsze tak jest. Well, it looks like I may have been too hard on you boys. You do have what it takes to be heroes. But Daxter, now we can't change you back. Don't worry about me, baby. You know what they say. Big things come in small packages. Jak, you have an incredible talent for channeling eco. Samos, you may have been right about this one after all. And Keira, without your help and ingenuity, none of this would have been possible. Perhaps we've found another sage now that Gol and Maya are lost. Yes, Gol and Maya. The dark eco probably destroyed them. Probably. Ah, who cares? Bring them on! We can take them again! Right, Jak? I said, right, Jak? Wow! Put it on ice, big guy! Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o Jaka i Daxtera. Przepraszam was najmocniej, że prawie w ogóle się nie odzywałem w konfrontacji z Golem i Mają, ale bądźmy sobie szczerzy, chciałem się tutaj skupić bardzo i nie będę ukrywał, ale opłacało się to. Więc jak widzieliście, konfrontacja nie była trudna, Gol i Maja są żałośnie łatwi. I co tam miało miejsce w tych wszystkich cutscenkach? Otóż w cutscence, gdzie Daxter tutaj z nami rozmawiał przed pojawieniem się tego białego eko, które unicestwiło Gola i Maję, Daxter miał swoje tak jakby pewne momenty, że chciał sobie wszystko przemyśleć. I co się okazało, to to, że Daxter się poświęcił. I to poświęcenie naprawdę wymaga nagrody Nobla dla Daxtera, ponieważ miał możliwość z powrotem zamienienia się w człowieka, ale postanowił, że tak powiem, się poświęcić i woli być już na zawsze tym odselem, niż po prostu nie chce wrócić do bycia człowiekiem. I to on między innymi poświęcił. Druga rzecz, jaka się wydarzyła, to to, że jak widzieliście, Gol i Maja zostali unicestwieni i oni już nigdy nie wrócą do tej serii. Dosłownie zostali unicestwieni do takiego stopnia, że wpadli we fioletowe eko, które ich to zabiło. Świat został oczywiście już uratowany, wszyscy są szczęśliwi i mogę powiedzieć, że wszyscy nawet pogratulowali Jakowi i Daxterze, co mogliście zobaczyć na cutscence, ale Daxter musiał oczywiście bardzo fajny moment przerwać, ponieważ oni chcieli się pocałować, w sensie Jak i Keira, no ale no, Daxter musiał to standardowo przerwać. Czy mam coś jeszcze więcej do dodania, jeżeli chodzi o tę gierkę? Mam do dodania to, że przejdźmy teraz do oceny. Więc uważam, że gra się bardzo dobrze zestarzała. Jestem zadowolony, że urodziłem się w czasach, gdzie co prawda Play 1 był bardzo popularny, ale cieszę się, że żyłem w czasach, gdzie ta gra istniała, ponieważ dosłownie to jest hashtag dzieciństwo, jeżeli chodzi o Jaka i Daxtera, ogólnie o serię Jaka i Daxtera. Jeżeli chodzi o grafikę, bądźmy sobie szczerzy, ale ta gra jest po prostu przepiękna jak dla mnie. Uważam, że dużo jest bardzo pozytywnych rzeczy, które mógłbym, tak wiecie, pomału tutaj do was, tak małymi kroczkami, małym stopniem wam tutaj mówić, co mi się bardzo podobało, ale ujmę to tak. Wszystko w tej gierce, co widzieliśmy, było po prostu przepiękne, graficznie moim zdaniem. Kolekcja HD to w ogóle jest miodzio, to jest chyba jedna z najlepszych kolekcji HD, jeżeli chodzi o PlayStation 3, bo bądźmy sobie szczerzy, Jak i Daxter nie jest aż tak bardzo pogliczowaną kolekcją, jak nie wiem, kolekcja Ratcheta. O Slaju się nie wypowiem, ponieważ jeszcze w Slaja nie grałem. Jeżeli chodzi o udźwiękowienie, no to tutaj myślę, że nie muszę nic mówić, ponieważ ścieżka dźwiękowa w Jaku i Daxterze 1 jest po prostu świetna. Fabuła jest po prostu piękna, to mogę powiedzieć jasno, że fabuła Jaka 1 jest naprawdę bardzo fajna, ale jeszcze lepsza fabuła zaczyna się od Jaka 2, a definitywna fabuła jest w Jaku 3. Zaginiona granica może się przy tym chować, tyle wam mogę powiedzieć. Co tu jeszcze mogę ocenić? Grywalność. No, przyznam szczerze, że Jak, jeżeli chodzi o grywalność, to jego gameplay jest lepszy w Jaku 2. tak szczerze. Wydaje mi się, że Jak w Jaku 1 jest bardziej taki zbity gameplayowo. Ale nie mnie to oceniać. Nie mnie to oceniać, tyle wam powiem. Jeszcze raz musiałem to aż powtórzyć. No i cóż, mogę przejść teraz do oceny let's playa mojego. Myślę, bo wszystkie aspekty, które chciałem poruszyć, poruszyłem. Więc teraz tak, jak wam się podoba ta wersja tego let's playa? Jeżeli oglądaliście V1 i teraz oglądacie V2, to chciałbym znać waszą opinię, bo mi się przyjemnie prowadziło ten let's play i uważam, że on jest 100 razy lepszy niż Jak i Daxter V1, ale wasza opinia jest tutaj bardzo ważna, bo mi osobiście się lepiej ten let's play podoba niż to, co pojawiło się te 3 lata temu, ale nie mogę sobie też nic zarzucić, ponieważ ja się wtedy troszeczkę jeszcze uczyłem tego komentowania. A wy jak uważacie? Czy byłem informatywny, czy w sposób ciekawy prowadziłem let's play? Czy trochę ciekawostek wam się podobało, trochę i nie, no bo nie ukrywajmy, ale Jak i Daxter to jest taka seria, która nie miała jakoś super duper ciekawostek, a jeżeli chodzi o wyciętą wioskę, o czym niejednokrotnie wspominałem w trakcie tego let's playa, odnośnie tego żółtego Sage'a, który nie ma wioski, to mówię, to wydaje mi się, że jest wycięta wioska, aczkolwiek równie dobrze Naughty Dog nie planowało może wioski dla żółtego Sage'a i mogę tylko co innego kierować się domysłami, ponieważ nigdzie nie było żadnego, nie wiem, reportaża ani żadnych screenów, gdzie jak miała w ogóle ta czwarta wioska wyglądać, o ile miała jakaś być. Mowa tutaj cały czas o żółtym Sage'u, of course. No ale cóż, jak oceniacie let's play? Śmiało piszcie w komentarzach. Ja uważam, że był on bardzo fajny, a wy co sądzicie, napiszcie. I myślę, że mogę teraz z wami się chwilowo pożegnać, tylko chwilowo, żeby wyedytować napisy, żeby pokazać wam scenkę, która będzie miała miejsce po napisach końcowych, więc myślę, że teraz możemy to wyedytować. Tak więc... Wow! It's an ancient precursor door! It looks like it will only open if we fill all 100 holes with power cells! We're heroes, remember? We have 100 power cells! Więc to była scenka, gdzie nasi bohaterowie wszystkimi powercellami otworzyli wielką bramę. Ale co było za tą bramą? Dowiecie się w Jaku 2. Haha! No, tak więc to było, co chciałem wam pokazać, aczkolwiek to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ w ramach udowodnienia wam... Proszę bardzo, mamy save 100%. Ale teraz chcę pokazać wam jedną rzecz, bo pewnie się zastanawiacie, dobra, ale co jest w momencie, gdy pokonamy Gola i Maję? Jest dosłownie nicość. Tak szczerze nie wiem, co tutaj się teraz odwaliło. Jestem przerażony wręcz trochę tym. Halo? Co tu się odwaliło teraz? What the hell? Halo, co to ma znaczyć? Czemu tu wszystko lewituje? What? Dobra. Gdzie tu są drzwi? Halo, gdzie tu są drzwi? Czy jest tu możliwość stąd wydostania się? Kurde! Gdzie są drzwi? No powiedzcie mi! Ej! Ej! Halo! Ja tu biegam po nicości! Ja chcę się dostać do pozostałych wiosek! Bo może jest możliwość! Tu wszystko jest poblokowane, no... God damn it! Tutaj było coś. Słyszałem te drzwi. Jezus Maria, ale pobagowała się ta gierka. Nie wiem, o co tutaj chodzi teraz. Ej, ja stąd wyjść nie mogę. O, mogę. Dobra, jestem na platformie. Wszystko jest pod kontrolą. Co tu się odpierdziela teraz? Najlepszego. Oh my god. Dostańmy się proszę tylko na dół. O nic więcej nie proszę, tylko o to, żeby dostać się na dół, żeby zobaczyć, jak inne wioski wyglądają, bo coś mi tu kurde śmierdzi, że się coś pobagowało. Kurde. Co tu się dzieje najlepszego? W każdym bądź razie, albo w każdym razie, jak niektórzy sobie chcą to tak nazwać, no, to by było na tyle z tego let's playa. Mamy 100%, okej. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadziłem ten let's play i że wam się on podobał. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i tak dalej, i tak dalej. I spadłem na to, co powinienem spaść. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz, czy byłem informatywny, bo dla mnie to jest bardzo ważne. I mam nadzieję, że wam się let's play z Jaka i Daxtera The Precursor Legacy podobał. Tyle w temacie. Ja myślę, że nie mam nic więcej do zarzucenia, do zaoferowania. No. Dzięki za uwagę, na razie, trzymajcie się, cześć i pa pa!